bardzo serdecznie. Przed nami Barbara Wojtkowska, ekocentrycy. Romek Ludwicki, Okrągłe Miasteczko. I Paulina Moskalik. Dzisiaj będziemy rozmawiać o ekowioskach, o tym, jak wprowadzić ekowioski w życie, żeby faktycznie one zaistniały w takiej postaci naprawdę fajnej, nowoczesnej i zgodnej z prawem, bo troszkę to prawo się zmieniło na naszą korzyść. Możemy dużo więcej niż mogliśmy jeszcze rok temu. Basiu, czy mogłabyś powiedzieć, w jaki sposób ułatwione zostały przepisy na temat budowania ekologicznych domów? Może nie nazwałabym tego ułatwieniem, bo ekologiczne domy to jest pojęcie bardzo szerokie i niekoniecznie przekłada się na to, o czym my chcemy mówić dzisiaj. Ekologia została po prostu bardzo zdegradowana jako pojęcie, natomiast my mówimy dzisiaj o domach z naturalnych materiałów, domach plus energetycznych. Dawniej mówiło się o domach pasywnych, w tej chwili już mówi się o domach aktywnych, czyli w których klimat jest kreowany przez sam dom i przez odpowiednie ustawienie domu i odpowiednie ustawienie do słońca i przede wszystkim przez systemy ogrzewania. A następną fazą tego, co się dzieje w budownictwie na świecie, to są domy plus energetyczne, czyli domy, które nie potrzebują energii dla swoich użytkowników, tylko domy, które produkują energię. W naszym wydaniu jest to dom, który jest zbudowany całkowicie z naturalnych materiałów, czyli nie używamy styropianu, nie używamy jakichkolwiek chemicznych dodatków. Budujemy z materiałów naturalnych i to się też da zrobić jako dom plus energetyczny, czyli jest jakby świetlana przyszłość przed nami, ponieważ domy plus energetyczne będą dostawały dopłaty. O! Domy plus energetyczne będą dostawać dopłaty, ale wiem, że coś się pozmieniało, że teraz można nawet domy kopułowe budować, zgadza się? Dobrze. To znaczy, to nie jest tak, bo domy kopułowe to są miejsca w Polsce, w których można robić dachy wielospadowe, to tam też można budować budynki kopułowe. Jakie to są miejsca? To generalnie okolice Warszawy, myślę. Na Pomorzu. To są niektóre miejsca w Polsce, gdzie nie obowiązuje, gdzie plan zagospodarowania dopuszcza domy, dachy wielospadowe. I to są miejsca, gdzie jeszcze WZ-ki, gdzie można uzyskać warunki zabudowy. Nie wszędzie, ale z reguły tereny wiejskie. Rozumiem. Chciałabym założyć fundację, która będzie zajmować się bezpośrednią współpracą ludzi jako masy z rządem, czyli po prostu dokładnie zbieraniem petycji z podpisów z petycją do rządu na temat na przykład zmiany w przepisach, żeby wszędzie w całej Polsce można było budować chociażby takie domy kopułowe, domy energooszczędne, czy domy w ogóle, tak jak powiedziałaś, znaczy, tutaj Basiu. Tu mieszamy kilka pojęć, bo kształt domu jest zależny właśnie od lokalnych warunków zabudowy albo od planu zagospodarowania i na to raczej większego wpływu szybko nie możemy mieć, bo to jest czekanie na odstępstwa i te procesy zmiany ustaw trwają bardzo długo, ale jakkolwiek, oczywiście nasza w tym rola, żeby próbować coś zmienić. Natomiast jeśli chodzi o materiały, z jakich budujemy, to nikt nam nie może zabronić budować naturalnych materiałów. Nikt nie może zabronić budować domów plus energetycznych, zwłaszcza, że polityka światowa, polityka europejska zmierza do tego, żeby przestać po prostu produkować budynki, które zatruwają środowisko i emisje do atmosfery. Czyli właściwie taką pozytywną zmianą jest to, że będziemy mogli otrzymać dopłaty do budowy domu ekologicznego, czy jak to się wyraziłaś, domu plus energetycznego. Plus energetycznego. Tak. Bardzo Cię proszę, czy mógłbyś wypowiedzieć się na temat tego, jak wygląda Wasz projekt Okrągłego Miasteczka? Tak, my właśnie ze względu na najbardziej energooszczędny kształt, ergonomiczny także, chcemy zrobić Okrągłe Miasteczko, które będzie polegało na zabudowie kopułowej. Oczywiście też stawiamy na ekologię i także na model co-housingowy, czyli u nas najważniejszym podejściem jest integracja z ludźmi, a nie martwienie się o na przykład materię, gdzie to będzie, czy są pieniądze na to. Także najpierw musimy zrobić dobre relacje z ludźmi, z grupą ludzi, stworzyć prawdziwy zespół, który będzie rzeczywiście w stanie podjąć się zrealizowania takiego osiedla, czy też osady, czy okrągłego miasteczka. To w zasadzie tyczy się każdej takiej organizacji, tak? Ekoosady, czy właśnie co-housingu. My właśnie też chcemy zrobić to na modelu co-housingowym, jako że jest to model, który właśnie zbliża ludzi. Celowo jest tak zrobiony, żeby ludzie spontanicznie nawiązywali relacje między sobą. Przez to właśnie budzi się więź, zaufanie. To jest dla nas najważniejszy aspekt w tej chwili. Właśnie jesteśmy na etapie
zbierania takich ludzi diamentów, takich właśnie prawdziwych perełek, którzy już rozumieją, że rywalizacja, że to już nie jest to, że trzeba właśnie współpracować, odejść od rywalizacji, odejść od ego i zacząć działać razem wspólnie dla wspólnego dobra. Dokładnie tak. Czy mógłbyś powiedzieć coś na temat tego, czym jest ten projekt, o którym wspomniałeś? Czyli jakby ten projekt, który zakłada, jakby wyjaśnij przeciętnemu zjadaczowi chleba, czym jest ten projekt, czyli co jemu to da, że zamieszka w takim okrągłym miasteczku. Może co kryje słowo co-housing, bo to nie dokładnie dla wszystkich tak jest zrozumiałe. Tak, właśnie. Tak, co-housing jest to właśnie model mieszkaniowy, który polega na tym, że po pierwsze ludzie sami tworzą to miejsce. Już zanim to miejsce powstanie, ludzie już się znają i wspólnie podejmują decyzję, jak to będzie wyglądało, jak całe osiedle będzie wyglądało, co potrzebują tam. Oczywiście są tam strefy prywatne, gdzie ludzie mają na przykład własny domek, ale także często są też strefy wspólne, czyli na przykład wspólny dom, gdzie na przykład ludzie ustalają, co w takim wspólnym domu chcą mieć. Na przykład wspólną kuchnię często mają, gdzie wspólnie sporządzają posiłki. No jakiś na przykład garaż, pralnie, warsztat, wszelkie takie rzeczy, gdzie właśnie poprzez sharing ekonomii, ekonomię współdzieloną oszczędzają też pieniądze, ale także mają dostęp, a nie właśnie odejść od własności na rzecz dostępności, tak? Czyli najważniejsze jest dostęp, a nie to, żeby coś posadzić na własność, ponieważ jest to nieekonomiczne i dla przyrody, dla ekologii, i dla naszego portfela. Także ogólnie na tym polega model co-housingowy, czyli na tych właśnie relacjach z ludźmi przede wszystkim, że znamy swojego sąsiada, szanujemy go. Nie obgadujemy go. To właśnie, tak, jest zupełnie na odwrót. Tak, dokładnie. Możemy pożyczyć od niego rower. I on nie musi się bać, że go ukradniemy. Tak, dokładnie. Czyli po prostu jest to możliwość zmiany stosunków międzyludzkich z takich czysto, powiedziałabym, formalnych, gdzie wszystko musi być na papierze, bo jak nie, to po prostu mogę stracić wszystko i może mnie nie być, gdzie wszystko opiera się na zaufaniu, uczciwości, szacunku i wzajemnej po prostu życzliwości. Basiu, ty już wiele lat pracujesz z tematem właśnie takich domów, które są ogólnie zdrowe dla ludzi. Powiedz mi, jak wyglądają twoje doświadczenia na temat, co mówią ludzie, którym na przykład wybudowałaś dom, pod Warszawą miałaś taką sytuację. Jak czują się w tych budynkach, które powstały z twojej inicjatywy? Znaczy, mówimy tutaj o dwóch rodzajach aspektów. Ja to nazywam aspektem widzialnym i niewidzialnym, mianowicie oddziaływaniu na człowieka, na jego podświadomość, na jego świadomość. A do tego jeszcze dochodzą sprawy dotyczące po prostu oddziaływania materiałów budowlanych, czyli nietoksycznych materiałów budowlanych. I z reguły ludzie, którzy mieszkają w domach, które są wykończone gliną, bo generalnie ta glina to jest to wykończenie ścian od środka, czy tam naturalne farby, to z reguły się czują lepiej w takich domach, ale ja poszłabym dalej, bo jeżeli wprowadzimy przy projektowaniu osiedli i budynków zasady świętej geometrii, czy zasady feng shui, czyli geomancji po prostu, która również znana była w Europie i do naszych czasów przetrwała najlepiej. Chociażby faraonowie się nią posługiwali bardzo skutecznie, bo faktycznie wszystkie stare kultury funkcjonowało. Tak. Majowie, faraonowie, starożytni Chińczycy. I to jest wiedza, którą generalnie w Europie posiadano do mniej więcej średniowiecza w doskonałym stopniu. Stosowano ją przy budowie katedr, zamków, dlatego one stoją do tej pory, bo to jest też utrzymanie energii miejsca, utrzymanie energii budynku. Są bardzo istotne aspekty proporcji przede wszystkim, wyboru miejsca radiestezyjnego. I te wszystkie aspekty, jeżeli połączymy je razem z projektem budynków, które są z naturalnych materiałów, możemy osiągnąć właściwie raj na ziemi, bo to o to chodzi. Dokładnie tak. Przecież w każdym z nas istnieje idea takiego Edenu, do którego dążymy, do którego zmierzamy. Miejsca, w którym będziemy wreszcie czuć się dobrze, że nie będziemy musieli czuć się sfrustrowani, nie wiem, naszymi sąsiadami, naszymi znajomymi, czy rodziną, która mogłaby na nas oddziaływać negatywnie, gdzie wreszcie poczujemy się tak naprawdę jak w domu, swojsko, bezpiecznie, gdzie będziemy mieli tą swoją przystań. To niestety niektórym ludziom wydaje się, że jak sobie kupią mieszkanie czy kupią sobie dom, to już to osiągną. Nieprawda. Osiągną to do pewnego stopnia, ponieważ nadal jest ten świat zewnętrzny, agresywny, który agresywnie wpływa na nas jakąś presją. Jak z tego wyjść? No, trzeba po prostu zrezygnować z szukania pracy na zewnątrz i stworzyć taki ekosystem, taką wioskę, takie właśnie miasteczko okrągłe, które zapewni wszystko, które będzie
niezależne finansowo, które będzie pozwalało mieszkańcom tej wioski i na to, żeby mieć pracę, i na to, żeby mieć jakieś tam pieniądze, z którymi mogą wyjść na zewnątrz, realizując swoje pasje, i na to, żeby wewnątrz tej społeczności była możliwość rozwoju, samorealizacji i żeby tam było jedzenie, żeby nie było tego pędu za pieniądzem. Generalnie tak jest nasz cel. Tak, to prawda. Bo ten pieniądz... zatrzymać to, co się teraz dzieje w społeczeństwie, do czego nas system zmusza. Dokładnie, przecież ten pieniądz tak naprawdę zabiera nam często radość życia. My walczymy o te pieniądze tylko po to, żeby przetrwać. A myśmy powinni żyć po prostu jak w raju. Czyli nasze życie powinno być, właściwie sensem naszego życia powinno być życie i rozwijanie się, doświadczanie, tworzenie, relacje międzyludzkie, a nie walka o przetrwanie. To jest po prostu zejście człowieka, cofnięcie się do poziomu zwierzęcego, do poziomu po prostu ameby, za przeproszeniem, która musi walczyć o swoje przetrwanie. Dlatego stąd te projekty ekowiosek. To znaczy, ja myślę, że my, naszym zadaniem jest stworzenie takiego modelu, bo możemy stworzyć model uniwersalny, który w zależności od miejsca, od terenu czy klimatu może się zmieniać, ale stworzenie takiego modelu teoretycznego i zbudowanie go gdziekolwiek, oni budują już pierwszy model, tu jest jakby jedna wersja, tych wersji może być oczywiście troszeczkę więcej, ale tego typu modele są potrzebne, żeby następni mogli się wzorować. Dokładnie tak, chociażby na zasadzie franchisingu, tak. Prawda? Że... pokazać, że jest to możliwe. Tak. Dokładnie tak. Były takie projekty, na przykład była Akademia Bosej Stopy, ale na przykład osobiście ja nie chciałabym tam mieszkać, ponieważ jestem wymagająca. Lubię mieć ciepło, miło, przyjemnie, pachnąco i tak dalej, i tak dalej. No, są osoby, które po prostu mają potrzeby żyć w czymś nowoczesnym, żeby to jeszcze było piękne, no tak. Najlepiej, żeby tam jeszcze były jakieś murale kolorowe. Na przykład ja bym sobie tak wyobrażała taką moją ekowioskę z muralami, kolorowymi domkami. Ale, wiesz, dobrze zrobiony projekt dopuszcza modyfikacje, bo wnętrza i tak mieszkańcy z reguły robią sami. Musimy to zrobić, tak, no. Musimy w końcu to zrealizować i będziemy działać. To znaczy, ja chciałam jeszcze jedną rzecz dorzucić. Jest ta, miałam niedawno z Aleksem wywiad na temat metody Flying Star, to jest metoda lecącej gwiazdy. Jest to bardzo zaawansowana, jeśli chodzi o astrofizykę, metoda obliczania czasu, kiedy dom należy zacząć stawiać, w jakim kierunku go ustawić. I to jest ta sama, to jest ten sam system, co chińska medycyna. Dotyczy tego samego krążenia energii w przyrodzie i to jest metoda, która pozwala tak zbudować budynki, żeby przez wybieranie miejsca frontu, wejścia do budynku, miejsca spania, miejsca kuchni, decydujemy się na to, jakie chcemy mieć życie, bo można zlikwidować do minimum konflikty z otoczeniem, można mieć wpływ na własne zdrowie, można po prostu wybrać sobie nawet, jest tak subtelne są działania energetyki w domach, to jest jakby każde postawienie domu jest jakby zatrzymaniem energii przyrody w danym momencie, kiedy ten dom stawiamy. Jeżeli wybieramy sobie odpowiednie miejsca do życia w tym budynku, można przewidzieć bardzo precyzyjnie, czym się na przykład będziemy zajmować, co nas będzie pociągać, na czym możemy zarabiać pieniądze. Jak jest nasze hobby i to po prostu dom jest środowiskiem, które de facto kreuje nasze życie. Może także kreować nasze emocje i myśli. To jest, i Chińczycy mówili zawsze, że feng shui jest może czwarte w rzędzie po tak zwanym szczęściu osobistym, kiedy się rodzimy i naszej pracowitości i tak dalej, ale jednak jest bardzo ważnym aspektem kreacji sensownego, szczęśliwego życia. A właściwie to dokładnie to tak. Badaliśmy, szukaliśmy z Grzegorzem Dulińskim symbolu, który będzie miał najwyższe promieniowanie pozytywne, czyli najbardziej pozytywny wpływ na człowieka. Przebadaliśmy dziesiątki symboli i wybraliśmy symbol bakła. Symbol bakła, czyli symbol feng shui, symbol chińskiego heksagramu, gdzie same litery z sanskrytu chińskiego, już same litery mają promieniowanie na plus 12. Dodatkowo kształty w środku, klaster sześciokątny, jeszcze bardziej wzmocnił promieniowanie i sam... Ośmiokątny, akurat baguła jest ośmiokątny. A my mamy akurat sześciokąty, bo stwierdziliśmy, że jest najsilniejszy. Znaczy tak, na zewnątrz jest 8, a w środku jest 6, sześciokątny każda klaster. Każda była ma inne promieniowanie, ale wszystkie są bardzo dla nas korzystne, bo całe góry platońskie to są po prostu kształty, które mają specyficzne oddziaływanie na nas. W ogóle te kształty mają swoje promieniowanie i oczywiście mają wpływ na wszystkie aspekty naszego życia. Tak. Jeszcze chciałabym zapytać tutaj ciebie na temat, bo tak, przeglądałam tą stronę Okrągłego Miasteczka i to, co mnie bardzo mocno poruszyło, to, że wy stworzyliście wizję miejsca przyjaznego dla rozwoju ludzi, którzy no powiedzmy nie odnajdują się w takim systemie, nie odnajdują się w miejscu, w którym muszą szukać pracy, szukać sobie mieszkania, wszędzie są zagubieni. Dzisiaj młodzi ludzie są bardzo zagubieni, zostają sami sobie, nie mają wsparcia rządu, często nie mają wsparcia rodziców, ponieważ rodzice są tak zajęci pracą i w ogóle walką o przetrwanie, że nie mają czasu tak naprawdę wesprzeć tych swoich
potomków, chociażby w życiu. I taka młoda osoba jest tak, totalnie zagubiona w walce o pracę, gdzie tej pracy wiecznie nie ma, albo ta praca jest za mało satysfakcjonująca, gdzie tych pieniędzy jest wiecznie za mało. I wyście stworzyli taki model, gdzie faktycznie to okrągłe miasteczko nie tylko jest samowystarczalne, ale jest tam możliwość rozwijania się swoich pasji. Czy mógłbyś rozwinąć ten temat? Jak będzie to wyglądać? No oczywiście tutaj chcemy też, żeby właśnie okrągłe miasteczko, tak jak wspomniałaś, było samowystarczalne, czyli żeby ludzie tam mogli właśnie prowadzić własną działalność, taką jaką oni lubią, chcą robić, czy to rzeźba, czy malarstwo, czy nawet programowanie, nieważne co to będzie, po prostu chcemy pozwolić ludziom być twórczy, a nie odtwórczy, tak? Czyli kreować własne, swoje, robić coś nowego, czy startupy, czy właśnie ekonomię społeczną, firmy bez szefu, firmy demokratyczne, jest nawet taki model w Polsce jeszcze nieobecny, ale jest to też możliwe, tak? I właśnie takie idee chcemy też tam promować, właśnie dla ludzi młodych też, przedsiębiorczych, pomysłowych, którzy chcą się otworzyć właśnie na jakieś nowe aspekty, czy tworzenie właśnie co-livingów, czyli takich nawet firm, które są na przykład w domu wynajętym organizowane, na zasadzie startupu na przykład, także wszelkie takie rozwiązania, jak najbardziej jesteśmy na nie otwarci. Co nam daje tak naprawdę taki model? Przede wszystkim czujemy się wolni. Wychodzimy z systemu niewolniczego, w którym jesteśmy trybikami, który ma dostępny jakiś tam maleńki sektor w przestrzeni. Większość ludzi, którzy zgłaszają się do mnie na sesję, ma zawsze ten sam problem. Boją się wyjść z systemu, boją się myśleć po swojemu. Czują wewnętrzny lęk przed tym, co jest na zewnątrz. Skąd jest ta frustracja? Skąd jest to wszystko? Z presji zewnętrznej. Po prostu czują się jak niewolnicy. I żeby wyjść z tej niewoli, musimy stworzyć system, który pozwoli na niezależność jednostki, żeby ta jednostka mogła się w ogóle rozwijać. Żeby w ogóle poczuć przestrzeń, a nie poczuć się po prostu takim ściśniętym, sfrustrowanym. Bo to właśnie prowadzi do tych wszystkich depresji, samobójstw, morderstw, gwałtów. To wszystko jest frustracja. Były takie badania prowadzone naukowe na temat tego, co tak naprawdę prowadzi do takich jakichś skrajnych zachowań ludzi. Okazuje się, że zbyt mała przestrzeń. To działa tak samo jak u zwierząt. Jeżeli gromada zwierząt nagle ma zbyt małą przestrzeń, to nagle zaczynają ze sobą walczyć. O co? O tą przestrzeń. O tą przestrzeń. I słuchajcie, to co się teraz dzieje, że ludzie... To nie jest problem przeludnienia, bo jest bardzo dużo miejsca na Ziemi. Problem tkwi nie w przeludnieniu, tylko problem tkwi z organizacji tej przestrzeni i w tym, żeby stworzyć warunki przyjazne dla rozwoju indywidualnego, żeby człowiek miał przestrzeń dla bycia sobą, bez obawy, że ktoś go oceni, skrytykuje, że po prostu go zdepcze poprzez chociażby wpływ finansowy. Ty nie masz, a ja mam, prawda? To jest najczęstszy sposób na to, żeby kogoś poniżyć. Żeby z tego wyjść, musimy stworzyć taki model i my go stworzymy właśnie. Czy ktoś chce dodać coś? Myślę, że to, co mówisz, ma też silny związek z życiem poza miastami. W miastach nie ma przestrzeni. Ta przestrzeń nie jest poza miastami, jest w miejscach, w terenach zielonych, nieużytkach, które można zabudować. Tak. I tutaj dochodzimy jeszcze do jednego aspektu, że każdy może de facto produkować własną żywność. Bo każdy z przyjemnością uczy się sadzenia, robienia ogródka, sadzenia owoców, warzyw. I nie każdemu to tak samo dobrze wychodzi, ale takie miasteczka czy takie ekoosiedla stymulują ludzi do własnej produkcji żywności, co też powoduje naszą niezależność. Dokładnie tak, ale zawsze problem jest ten sam. No dobrze, no to ja wyprowadzę się na tą wieś i co dalej? Będę sobie sama tam z moją rodziną, będę odosobniona, bo muszę się odgrodzić od reszty świata, która mnie nie rozumie. Więc po to jest stworzony model ekowioski, żeby przebywać z ludźmi, z którymi się świetnie rozumiemy, żeby tworzyć tematyczne na przykład wioski. Na przykład w Stanach Zjednoczonych była Dolina Krzemowa, w której powstały właśnie największe firmy komputerowe. Tam działali tacy programiści właśnie jak Bill Gates, jak Steven Jobs. Również takim modelem bardzo fajnej organizacji miejsc tematycznych są kibuce izraelskie. To już dawno istniało. Żydzi no nie bez powodu, powiedzmy, mają tak duże wpływy na świecie, ponieważ oni już pewne modele stosują od wielu, wielu dziesiątek lat. Pomimo, że edukacja, jaka zachodzi w kibucach, jest bardzo interesująca. W kibucach można do kibucu wejść, mieszkać zupełnie z niczym. Można wyjść z niczym i wychodzi się również z niczym. I tam niepotrzebny jest pieniądz. Tam nie ma w ogóle pieniądza. I tak mogą funkcjonować te ekowioski.
nie na zasadzie niewolnictwa, nie na zasadzie obozu pracy, tylko na zasadzie takiej komórki rodziny XXI wieku, gdzie nasza rodzina to nie tylko nasze najbliższe, powiedzmy, otoczenie rodzinne na poziomie genetycznym, ale przede wszystkim ludzie, z którymi dobrze się czujemy, z którymi rezonujemy, z którymi mamy możliwość nawiązać głębszą relację. Czy coś chciałeś dodać? No właśnie dokładnie tak, jak mówisz, najważniejsi są ludzie dla nas też i od tego zaczynamy. Jest to numer jeden dla nas i chcemy zebrać właśnie ekipę wszystkich świadomych ludzi, którzy chcą mieszkać w takich miejscach i tworzyć takie miejsca, współtworzyć. Ważny jest też proces podejmowania decyzji, który my chcemy też wprowadzić, jest to konsensus, czyli po prostu, żeby przeprowadzać procesy grupowe tak naprawdę, gdzie można wyłonić wszelkie jakieś właśnie, czy jakieś niezadowolenia, pretensje, zastrzeżenia, a nie je lekceważyć, czy na przykład iść na kompromis i machnąć ręką, bo to później wszystko wychodzi i może taką grupę rozbić i dlatego to też jest ważne, żeby wszyscy się czuli wysłuchani, żeby przepracowali swoje problemy, wyrzucili je z siebie, gdzie wszyscy wspólnie razem szukają rozwiązania danego problemu. Także to też jest ważny aspekt, jeżeli chce się tworzyć coś w grupie, coś razem z innymi ludźmi, żeby nie lekceważyć drugiego człowieka po prostu, tak? Co jest często trudne i dlatego widzę też, że w Polsce jest bardzo ciężko zakładać ekosady, ponieważ w ogóle się nie podchodzi do człowieka, tylko się martwi o materię tak naprawdę. I dlatego to jest według mnie główny aspekt, na który trzeba zwrócić uwagę. Tak? No właśnie, zobaczcie, jak my funkcjonujemy. My funkcjonujemy tak naprawdę jak niewolnicy, ponieważ zobaczcie, nas nikt nie wysłuchuje w sądzie. Nas w sądzie się ocenia. Jeszcze możemy dostać nieźle po tyłku, za przeproszeniem, bez względu na to, czy wygramy jakiś proces, czy nie przegramy, czy go przegramy. Zawsze jesteśmy ocenieni. Patrzy się na nas z góry. Zobaczcie te wszystkie. Podium, nauczyciel, powiedzmy, akademicki ma podium. Patrzy na nas z góry. Sędzia patrzy na nas z góry, urzędnik na nas patrzy z góry. Często jest tak stosowana tego typu manipulacja, że fotele szefów, prezesów, wszystkich tych, od których jesteśmy zależni, są większe, wyższe. Po co? Po to, żeby stworzyć złudzenie, że oni są od nas lepsi, że od nich zależy wszystko. Więksi, mądrzejsi, bardziej inteligentni, bardziej autorytetywni, a to jest wszystko bzdura, to jest iluzja. W momencie, kiedy my na poziomie psychologicznym zaczynamy czuć się od kogoś gorsi, to tak jakby, ja wam powiem, jak to wygląda energetycznie, my po prostu się zmniejszamy. Na poziomie energetycznym następuje nawet ściśnięcie, zmniejszenie aury, zmniejszenie centrum serca, aż ono się po prostu zamyka i zatrzaskuje się. I taka osoba później choruje, ma problemy z ciałem fizycznym, raka, nowotwory, jakieś tam różne, przede wszystkim psychologiczne najczęściej problemy. Dlaczego? Bo została po prostu przydeptana, zdeptana jak robak. Żeby wyjść z tego, my musimy po prostu uwierzyć w siebie, uwierzyć, że jesteśmy w stanie żyć w takiej społeczności i przyjąć też obowiązki życia w takiej społeczności. Czyli okej, ja jestem szanowany, ale ja również szanuję innych. I na takiej bazie jesteśmy w stanie stworzyć nasz współczesny Eden na ziemi w Polsce. I zrobimy to. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również. Do zobaczenia.